Potwierdzenie? Paragon? Po szerokie. Przepraszam, podpiszę pan boksa. A kiedy paczka za dymu przyjdzie? Jaka grzałka dojdzie z tego? Za dymu. Ej, co najlepsze będzie na ten? Do 100 zł. Taki wielki youtuber, a patrz jaki mały przy nas. Właśnie się śmiałem, że kurczę, mogliście tak ten. A jakiś sprzęt do 100 zł na 2 akusy razem z górą? I najlepiej tak do 300 W. Ty się śmiejesz, a to jest i na DNA. Tak. Czy my cię mamy teraz straszyć, jak Paweł zabrałeś? Właśnie, to ja was mogę straszyć. Związalibyście czy coś? Gwałty czy coś? Szybki gwałt i od razu by było lepiej. Znajduje się vape shop i he. Przytrzymują mi tutaj. To jest najlepszy vape shop, tak masz przeczytać, powiedzieć. I jest to twoją prawdziwą opinią. Teraz narysowali kutasa i nie obrażają. Pozdrów naszych widzów. Usuwam mój kanał na rzecz trafiki, he? To jest pan Mr. Bezna. Ziomek, który nagrywał nas rapy i mówi, że jesteśmy najlepszym kanałem vape. I twierdzi, że Edymek to przy nas jest... Słuchałem sobie do trafiki, ale mi odmówili. Zapraszam na show. Zapraszam na show. Zdejmujcie spodnie. I te pearki spadają. O, Bartek przyjechał. Witajcie po tej krótkiej wstawce. Przed wami już właściwe osoby. Szymon Max Grzałeczka oraz Filip Likwidowicz. Witamy już w kolejnym naszym odcinku, który już nie mam pojęcia, nie liczę tego, zresztą to nie ma znaczenia. Będziecie widzieli numerek na dole. No i co? Widzicie? 14 bo. Czy nie wiem, ciężko z maturą, więc... No, tak wspominałeś. No, więc tam z matematycznych moich obliczeń wynika, że to już 14 odcineczek. Jeżeli nie, to sami to nas poprawicie, a zresztą zobaczycie sam po numerku. Dobra, no nieważne. Po tej małej, krótkiej wstawce widzicie, kto jest dzisiaj naszym gościem, po co prawdopodobnie niedługo zobaczycie. Efekty jego pracy u nas na terenie. Tak, więc to jest ważne. I... Z tego miejsca, idąc do w tematach YouTube'owych, mamy takiego naszego pana. Ja powiem tak. Zastanawiacie się, czemu jesteśmy w kosmosie? No po prostu jak pan Mr. Benzyna nagrał u nas film, to nas wyjebało w kosmos. Krótko mówiąc, tak? Mamy tylko jedno spostrzeżenie. Ten sklep to się nazywa Vape He, nie He. A otóż dlaczego? Zademonstruj. Bo wchodzisz... Patrzysz, ile mamy sprzętu i mówisz... No i to właśnie o to chodzi. Nie tylko sprzętów, ale i likwidów. Zresztą dzisiaj także była dostawa. I o czym możemy wspomnieć? Między innymi o takich gościach, o jego moście, którego możecie znowu znać z YouTube'a. Kurde, trzecia osoba dzisiaj się pojawia z YouTube'a. Poza nami oczywiście. Czyli w sumie można powiedzieć, że nie mało. Nie mało też jest w tej buteleczce, bo 30 ml. Tak, możecie go kojarzyć. 6.9, Poison 6.9, premix z serii The Coil Brothers, wypuszczone 5 smaków, nie mam pokazać, nieważne. Ja pokażę. Proszę. High five. 5 smaków, tutaj akurat ja dorwałem numer 1, z racji, że wszyscy wiedzą, że ja kocham serówki. Są to paluchy drożdżowe z makiem i tam odrobiną soli, gdzieś coś. I na moim już nowym parowniczku, tak jak zapowiadałem, Valerian już jest mój. Kolejna premia się zgadza, niedługo otwieramy He w kosmosie specjalnie dla naszych przyjacieli z Marsa i wszystkich innych, których wypierdoliło z kosmos po zobaczeniu naszych wspaniałych cen i okazji. No tak, cała seria od pana Poisona jest u nas dostępna w cenie 15 zł? Tak, 15 zł za 20 ml premixa i miejsce na jednego shota, więc to jest bardzo fajna cena. Warto sobie na pewno spróbować, co to jest, z czym to się je i jak to smakuje. Są to na pewno ciekawe i oryginalne smaki deserówek. Jak ci smakuje? Tak, dla mnie no zajebiste, tak? No, ja lubię takie smaczki. To mi te mak czuć, te drożdże czuć, no... Rozpływa się w ustach. Ale jest taki faktycznie
katalogu mieliśmy zaznaczone, że jaki posmak lekciutki soli może tam być i faktycznie on się pojawia, jak dla mnie. No to jest też taki drugi bania, który leci na tym, więc tak słonawo jest. Co tutaj więcej można wyczytać o tym? Nie wiem, etykieta wszystko fajnie jest zrobione. No nieważne. W każdym bądź razie bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi takie nietypowe smaki. Na przykład mają też o smaku After Eight, tej czekolady z nadziejem kremowo-miętowym i jeszcze parę innych smaków. Ale myślę, że my tu nie mamy nic do gadania. Poprosimy naszego gościa, żeby wypowiedział się, jak smakuje. Hej, cześć Majeczku, co Randomek? Jesteśmy Vape Vape He. Miałeś logo Vape He gdzie za mną, ale jest jakiś green screen, nie? Nie wiem po co. I są jakieś poisony nowe w ogóle. W sensie pierwszy raz to widzę. Taka buteleczka typowa dla Majusów i tych wszystkich innych. Chociaż nie wiem, czy to robi Majus. Tak, Majus to robi. Taka typowa buteleczka. Ale nie, serio, serio? Paluchy chlebowe z makiem? I solą. I solą? Pachnie ciężko. Mi pasowała bardzo do przynienia seria Poisona, bo ona była bardzo, bardzo ciężka. I jakby ja spróbowałem z Poisona tego, co bardzo chciałem, czyli czekolady z miętą bodajże. Dlatego, że lubię to jeść. I zawiodło mnie, dlatego, że gdzieś próbowałem, też od kogoś dostałem, ktoś mi zalał. I on był zajebisty. Proszę, możesz spróbować, to jest najlepszy liquid, jaki tu sprzedaję. Na triperze. Ja wierzę. Jeszcze mam oświadczenie, że jeżeli w przypadku ewentualnego zniszczenia mojego wizerunku, należy odkodowanie. Dobra. Stawiasz faktury? Tak. Macie jakieś tripera, bo ja na swojego tego nie chcę dawać. Sprawdzimy, to zostaje pod smak. Nie, no to jest niedobre, to jest po prostu niedobre, bo jeszcze... Z kim ja pracuję? A to jest niedobre. To jest serio niedobre. Ale to jest dobre? Nie jest dobre. Wiesz co? Coś innego. No może, ale to jest na tyle ciężkie, że to jest w ogóle za ciężkie. W sensie na przykład, nie wiem, tu mam ciasteczka i z Ameryczki i okej, nie są mega ciężkie, jest to fajny ponczuś z nadzieniem i to jest spoko, tak? Bo jest do wapowania, a to jest tyle ciężkie, że nie da się wapować. I już nawet nie mówię o wapowaniu jednego zbiornika, tylko nawet nie da się wapować na pół zbiornika, czy nawet gdzieś buchu, dla mnie osobiście. Za ciężki smaczek, a w zapachu... Jak jeszcze raz paluch? Paluch drożdżowy z makiem solą. Ja nie czuję tu ani palucha drożdżowego, ani maka, ani soli. Ale jak pachnie sól, jak pachnie mak. Ziemią. Tu jest właśnie ten problem, no. Lato wszędzie, na ziemi lato, my nie wiemy. U nas jest jakieś minus 380 stopni. 270 dokładnie. Zero absolutnie. Bo ja mam Fahrenheity. Aha, no to co innego, ale to i tak jest zero Fahrenheity. Dobrze, że nie Kalwina. Zero absolutnie. Też prawda. No to musiałbyś mieć 254, jeśli bym przypomniał. Nieważne. 279 chyba. Nie wiem. Tu się wam pokażę. Tak się uczymy, wiadomo, nasze kierunki zupełnie co innego. Tutaj dla was kolejna nowość. Tutaj będziecie widzieć też kosmos, ponieważ są tak zajebiste, że też pojawiają się w kosmosie. Butelki zresztą tak samo. Na szczęście moja butelka jest już mniej kosmiczna, chociaż ta w środku może delikatnie być w połowie. Tak się to otwiera, dostaje się to w takim fajnym kubeczku na lemoniadę. Jak lemoniadę, normalnie lemoniadę. I do każdego takiego opakowania są gratisy. A co to jest? To są premiksy, 50 ml premiksu. Super orzeźwiające lemoniady o różnych smakach. Ja mam akurat Agrest Berry, więc prawdopodobnie Agrest i jakieś jagódki, coś takiego tu jest. A ja mam Litchi Currant. Czyli też jagódki, ale jest liczy. No to jest spoko. 5 kolejnych smaków, o smyczki. Be My Juice. Akurat smyczka Be My Juice w gratisie jest, czekaj, o. Też dorwałem ze smyczką, ale niektóre są ze broleka, brole... Akurat tutaj mam pod ręką takiego jednego, momencik. Broleczki. Breloczki, breloczki. Dokładnie. O, breloczki. Na klucze... Czekaj, muszę tu kurwa mieć. Taki breloczek lub smyczka w każdym takim premiksie. U nas w cenie 40 zł. Myślę, że na pewno jest to konkurencja dla wszystkich takich letnich, orzeźwiających smaków. I ładnie wygląda, więc możecie sobie wybebeszyć to, a potem sobie nawet jakieś picie. Musicie sobie zrobić tutaj otwór, ewentualnie na słomkę. Ewentualnie można pić, po prostu otworzyć, łyknąć, jakiegoś szejka sobie walnąć na lato idealnie. Wielka dolewka. Myślisz, że się nie zorientują w KFC? Nie, nie chuja. O to właśnie chodzi. A teraz... Pora coś powiedzieć w końcu o jakimś dziwnym sprzęcie. Tak, pochwal się wszystkim. Pochwalę się, bo mnie stać, kurwa. I cyk, dwójeczka. Taka oto Tesla Biturbo została zakupiona właśnie przeze mnie. Tutaj, żeby nie kłamać. O, ostrość ty, kurwo. To ty sobie pogadaj, pochwal się. To ja sobie pogadam. Taka oto
Właśnie ja Tesla się nie znam, ja na dwóch driperkach. Teraz wsadzone cztery Tiger Coile. Mechan, dwa akusy. Z dołu mamy fajny guziczek, który powoduje, że jakby to wytłumaczyć, jeden akus ładuje i jeden parownik, tak? Czyli możemy sobie wyłączyć jeden bądź drugi. Gdzie jest guziczek? O, tutaj. Możemy sobie przemienić. Baza jest wykręcana, można sobie wstawić tutaj jednego dripa, jednego tanka, przełożyć, że raz palimy z dripa, raz z tanka i tak dalej, i tak dalej. Chmura na rozładowanych akusach. Gdzie? Ty nie wiem, czy zauważyłeś, tutaj mamy taką waszą plakietkę, zakaz do karmiania gołębi, znaczy się sprzedawców, a tam nam frytki proponują do chuja. Proszę wyjść. Albo dać frytkę. A ja nie chcę. Ja się trzymam zasad. Tak to jest, właśnie mamy obcego na statku, ale w przeciwieństwie do tego z filmu, ten jest trochę brzydszy i w dodatku oferuje frytki. Tak, troszkę przypomina, jak na twarzy był typowy facehugger, jeżeli ktoś kojarzy, ale no. No, no. I będziemy się zagłębiać w uniwersum Marvela, dobra? Co jest o tyle ciekawe? Jak tu wygląda z opornością na cztery grzały na mechanie, zapytacie. A ja powiem, nie wiem. Wygląda to mniej więcej tak, że jeśli mamy dwa parowniki o tej samej oporności, czyli powiedzmy na jednym 0,4, na drugim 0,4, to wtedy oporność jest dzielona na pół i wychodzi, że na dwóch parownikach mamy 0,2 łącznej oporności. Więc sztos. Akurat miałem tu zalane od Filipa Likwidowicza paluchy. Powiem tak, dobre, ale ja mam lepsze. Grubsze, no to na pewno, ale to o tym już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Nie narzekałeś. Kurczę, nie będę mówił tutaj na nagraniach, ale coś tam, wiesz, strzykło mi troszkę. Dalej nie umiesz siedzieć, tak? Rozumiem. Dlatego mi dwie poduszki. Rozumiem. Dobra. A to jak już skończyłeś gadać o tym, to przejdźmy do rzeczy ważnych i ważniejszych. Kurwa, nie umrzyj. Postaram się, jeszcze nigdy nie umarłem. Promieniowanie kosmiczne tak działa. Tyle co, jesteśmy po jednym spocie z naszymi wspaniałymi gośćmi, a już mówimy, że będzie następny. Kiedy? 27 lipca tego roku, tak. U nas, znowu, u nas kolejni goście, którzy tak samo na ostatni... Nie wiedziałem, że w kosmosie jest Facebook. To pewnie ten, Astro Tinder. Znowu jakaś z czterema mackami mnie zaprosiła. Albo Kurwinox. Oby nie, bo nie lubię wąchać gumna. Dobra, wracając. Ostatni piątek miesiąca. Znowu u nas spocik. Kto tym razem? Sławetna firma. Hemnowatic. Sięgnę. Producenci między innymi tego. Dlatego kiedyś wspominałem, będzie srebrzyście. Dlaczego? Bo to jest Silver Line, tak? Oni u nas będą, będzie fajnie, będzie pan taki, którego już kiedyś mówiliśmy o nim, nawet bardzo polecaliśmy jego płyny. Pokaż. To. Znaczy nie Premix, tylko ten gościu z tego, ten. O, ten. I może ten też. Jak im się zachce ruszyć swoje zasłonięte twarze, to może do nas padną. Powiedzieli, dzwoniliśmy do nich, powiedzieli: chłopaki, zajebisty vape shop. Polej wódę, bracie. No, ale za mało wódki lejecie, w sensie za mały melanż tu jest i potrzeba więcej osób. Więc tutaj z prośbą do was i im więcej odezwu będzie tutaj pod filmem na czyli fanpage'u. Przynajmniej to... 10 tysięcy łapek w górę. I przynajmniej 3. Oparzenia. Ja tu będę dzisiaj chyba kogoś napierdalał, nie? Z Escape'a chyba, kurde, no powinien się rozłączyć z babcią. No niestety, wiadomość z prędkością radiową leci do nich 7 lat, więc możliwe, że już nie żyje. Ale miejmy nadzieję, że ma się dobrze. Ale kolejny raz pozdrawiamy. Tak jest. Więc tak, były pytania, dlaczego nie ma z nami szeryfa na nagraniach. Otóż szeryf aktualnie stara się ściągnąć właśnie do nas pana Chwytaka, ale coś go dawno nie widzieliśmy, nie? To może chodźmy sprawdzić, jak mu się wiedzie. Dobra, to chodź, Michał.
ci zobaczyć. Ha. A, halo! Panie szeryf! Halo! Jak idą przygotowania do spota? Zajebiście. Tu jest chwytak i trenuję sobie chwytakówkę, bo podobno chwytak ma bardzo twardą głowę. Podołamy? Tam radę. Ale idźcie już, bo robię robotę. Dobrze, już nie przeszkadzamy. Dziękujemy za audycję. Więc jakbyście się zastanawiali, dlaczego tak długo odpisujemy na fanpage'u, to albo nam się nie chce, albo właśnie, tak jak Damian przedstawił, przygotowujemy się na bardzo ważne wydarzenia z życia naszego lokalu, jak i całej sieci, którą prowadzicie, tak? Wiadomo. Mam nadzieję, że to wszystko się wam podobało. Chcesz jeszcze coś dodać, maestro? Tak, że zapraszam na naszego Instagrama, na nasz fanpage, zapraszam do subskrybowania naszego wesołego kanału. I wszyscy w komentarzach piszą, kocham prezesa, kocham szeryfa. Ale w nagrodę chyba za taki piękny wykaz powinniśmy wziąć sobie ciasteczko oraz pozdrowić osobę, która łamie notorycznie zasady do karmiania nas. Weź, no, daj tą kuwetę. Myk, cała kuweta dla kota. Ja sobie tak wezmę. Mam alergię na orzechy. Także no. Ale tylko będę udawał, że to... Jak to mawiała moja babcia, czego nie weźmiesz całego do ust, to nie będziesz dobrą żoną. Dzięki mowo, wolnictwo. No. Chciałem coś powiedzieć. Tak, tak myjemy, to niech się Adzimek pożegna. Żegnamy się. Boże, oglądamy jak facet dziewczerni. Kuba, trzymajcie się. Jak wstęp do niemieckiego pomysłu. Dziękuję, obejrzeliśmy tą recenzję tego soczku, która była negatywna, ale negatywna pewnie z tego względu, że nie za specjalnie przypadam. Dobrze, lubię ciężkie soczki, ale to jest po prostu za ciężki znacznie. Jest zajebisty. Tak. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, łapujcie. Link do jego kanału w opisie, jeśli nie potraficie wyszukać. Dokładnie tak. Widzimy się. Wszędzie. Ich będzie widzieć częściej. Sit down. Holla, bitch, holla, sit down. Holla, bitch, holla, sit down. Holla,